Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek ze serii drugiej z Farminga 17. Dzisiaj będę chciał zająć się koszeniem trawy przy pomocy tej tutaj pokosówki. Jest to naprawdę całkiem fajny mod. Link do niego oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku. W sensie podoba mi się jakość wykonania tej pokosówki, na pewno nie ma się do czego przyczepić, w sensie w środku no wygląda, jak widzicie, też wygląda spoko. Jak się przyjrzecie na zewnątrz, no to również się nie ma raczej do czego przyczepić, więc model jest jak najbardziej w porządku. Przystawkę transportuję sobie, z tego co widzicie, na przyczepce, bo jest właśnie taka przyczepka w zestawie. No tutaj na Bątkowie to drogi są dosyć wąskie, więc lepszym pomysłem jest przewieźć tą tutaj właśnie przystawkę na przyczepce. No ale nie muszę daleko jechać, bo już dojeżdżam do łąki. Jest to ta łąka po mojej lewej stronie, więc trzeba gdzieś tutaj tą przyczepkę odczepić, postawić, podłączyć przystawkę i można już przystąpić do pracy. O, właśnie tak. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak tylko uruchomić to cacuszko i rozpocząć moją dzisiejszą pracę, czyli koszenie trawy. Łąka ta nie jest duża, ale powiedzmy, że wystarczająca. Na pewno zdążę ją całą w tym odcinku skosić. Pokosówka również fajna, bo jak widzicie, ma tutaj animację w tej przystawce. No widać, po prostu jest ta animacja tej trawy, no i no, może za bardzo nie jestem w stanie ustawić kamery, żeby to dobrze było tak widać, ale widać, jest ta animacja i to oczywiście jak najbardziej na plus. Patrzę, że ta tutaj pokosówka jest na tyle dopracowana, na tyle tutaj autor popuścił wodze fantazji, że nawet sobie wstawił tutaj, teraz umieszczę centralnie kamerę, bardzo interesujące zdjęcie. No po prostu autor moda miał nie byle jakie poczucie humoru. Teraz czekajcie, myślę tylko w sumie, jak ja chcę to kosić. Czy ja chcę to kosić dookoła, czy może zrobimy to w inny sposób, bo to jest dosyć istotne, patrząc na to, co ja będę chciał z tą trawą robić w następnym odcinku. Czekajcie, w sumie będę to kosić może w ten sposób. A co z tą trawą będę chciał robić w następnym odcinku, to wam jeszcze nie powiem, bo w poprzednim gameplayu zapowiadałem, że w tym, o tutaj właśnie odcinku, zajmę się czymś, czym się jeszcze nie zajmowałem w serii drugiej z Farminga 17. Nie chodzi mi oczywiście tutaj o koszenie trawy, no bo koszenie trawy to już było wielokrotnie, jak najbardziej, ale nie było nigdy koszenia trawy przy pomocy pokosówki tutaj w serii drugiej i to jest właśnie ta rzecz, której nigdy nie robiłem. Aczkolwiek w przyszłym odcinku również będzie rzecz, której nigdy nie robiłem w serii drugiej, więc staram się to teraz tak w miarę jako tako urozmaicać tą właśnie serię drugą. Dlatego wam nie powiem, co to będzie, co będę chciał z tą trawą zrobić. Ale ja już wiem, co to będzie, dlatego staram się w odpowiedni sposób jeździć, żeby później nie mieć problemów ze zrobieniem tego, co chcę zrobić. Taki sam efekt oczywiście otrzymałbym kosząc jakąś tam kosiarką, następnie tą trawę zgrabiając. Oczywiście otrzymałbym dokładnie taki sam efekt, no ale kurczę, pokosówki to jest taka dosyć ciekawa maszyna, którą naprawdę rzadko kiedykolwiek w farmingach używałem, więc postanowiłem sobie w końcu znaleźć okazję, żeby to zrobić. Zaletą takiej pokosówki jest oczywiście to, że ona robi dwie rzeczy naraz, czyli po pierwsze kosi trawę, po drugie tak jakby ją zgrabia, w sensie no nie zgrabia, tylko wiecie, no tutaj wyrzuca ją po środku, bo tak ją tutaj nagarnia ta przystawka i tak wyrzuca, no i to jest w sumie spoko, bo takiej trawy już nie trzeba zgrabiać. No jakby ktoś chciał jakąś naprawdę dużą zgrabiarką, no to mógłby ją oczywiście zgrabiać, nie byłoby problemu, żeby jeszcze bardziej ją zgrabić, jakby ktoś chciał później jeździć mniej, zdajmy na to, taką prasą czy coś. No ale ja już tego robić nie będę, tak jak jest, że tak powiem, zgrabione, jak są te pokosy ułożone, no to usypane, no to ja tutaj już nie będę tego zgrabiać, niech tak będzie.
Jedyne co w tym modzie, czego mi brakuje w tym modzie, patrząc na to jak jest fajnie wykonany, no to żeby tutaj cokolwiek było w tej kabinie animowanego, no ale niestety nie jest. No ale nie będę oczywiście z tego powodu jakoś negatywnie tego moda oceniać, bo i tak jest naprawdę fajny według mnie. Taka fajna, poczciwa, stara pokosówka. Jak szukałem tej pokosówki, to też udało mi się znaleźć jakieś nowe, ale no, tutaj w serii drugiej, obecnej w serii drugiej, staram się grać bez jakichś takich nowoczesnych maszyn, że tak powiem, co zapewne zdążyliście już zauważyć. Więc postanowiłem ściągnąć sobie coś starszego, co by mi do tej serii drugiej pasowało. No i mi się wydaje, że akurat ta tutaj pokusówka pasuje jak ulał. Nie mam zamiaru tej trawy tutaj przetrząsać, bo do tego co ja będę z nią robić nie jest mi potrzebna, no ale to się właśnie dowiecie w następnym odcinku. Myślę, że utrzymywanie takich rzeczy, nawet małych, w tajemnicy to jednak sprawia, że a może będziecie bardziej właśnie po prostu wyczekiwać przyszłotygodniowego odcinka. Nawet pomimo, iż nie jest to nie wiadomo jaka tajemnica, to jednak zawsze to człowiek jak wie, że będzie to niespodzianka, to zawsze bardziej na to czeka i ja wiem to oczywiście po sobie. Dobra, pojeździmy teraz jeszcze w ten sposób. Zastanawiam się, jak ja będę jeździć później, bo tutaj mamy turbinę wiatrową na tej mojej łące. Kurde, kto ją tutaj postawił? Ja nie mam żadnego zysku z niej, więc czego ona mi stoi tu na łące mojej, prywatnej? Jakoś tam trzeba będzie jeździć. Się zobaczę. Na razie tutaj jeszcze mogę jeździć tak prosto, no to będę to robić, a tam się jakoś, jakoś się skosi, zaraz się zobaczy. Dobra, tutaj będzie przedostatni przejazd, taki tutaj, gdzie jest jeszcze prosta ta łąka, gdzie jest taka prostokątna, bo tam się trzeba będzie trochę bardziej najeździć, czego wolałbym uniknąć, no ale jakoś się to zrobi, spokojnie. O, to pole nie należy do ciebie. Jak nie należy do mnie? Ta łąka należy do mnie. Proszę mi nie wmawiać, że nie. Sam ją kupowałem. Nie no, tak na serio, to załapało mi granicę chyba któregoś z tych dwóch sąsiednich pól i dlatego przerywa mi koszenie. Dlatego obawiam się, że bliżej tutaj nie będę mógł przejechać, ale to zaraz sprawdzę. Tak nie powinno być oczywiście teoretycznie, no bo ja na te pole nawet nie wjechałem. Ale powiadomienie, że to pole nie należy do mnie, wyświetla się nawet z takiej odległości. Nie, dobra, na razie jest git. Na razie działa, na razie mogę kosić, nie ma problemu. Tutaj też staram się nie wjechać na tamto pole, żeby mi tutaj nie przerwało koszenia. Okej, jakoś przejechałem i nie było żadnych problemów, to dobrze. To nie wiem, czemu teraz przejechałem bliżej, a nie wyświetliło mi się powiadomienie, że to pole nie należy do mnie, podczas kiedy wtedy jechałem dalej, a i tak mi się wyświetliło. Dobra, no to jest farm i tutaj różne rzeczy się dzieją, a zwłaszcza jak się gra na modach. Dobra, ostatni raz się chyba przejadę w tamtą stronę. A może nie będę tutaj kosić tamtej części pomiędzy tą turbiną wiatrową. No nie wiem, zaraz się zobaczy. Na razie jeszcze przejadę się w tą stronę. Później jeszcze raz też się przejadę bez problemu. Później się zobaczy. I tak mam już całkiem sporo tej trawy, bo ta łąka nie jest aż taka bardzo mała, tylko po prostu szybko idzie to koszenie, bo dosyć szeroka jest ta tutaj przystawka. O, znowu mi się to wyświetliło. Aha, i tutaj już mi skosić nie chce. Spróbuję podjechać z tamtej strony. W ogóle zobaczmy, ile ta przystawka ma szerokości, bo przyznam się wam, że zapomniałem.
No to ogólnie, jak widzicie, tyle kosztuje, ma tylko 80 koni mocy, no ale jest to wystarczająco. Przystawka szerokość 5,1 metra. No to jest, kurczę, szeroka, no. Szeroka, nie powiem, że nie. Całkiem, całkiem. O, i znowu mi tutaj pokazuje ten komunikat. No ale jakoś tu skosiło, dobra, jakoś skosiło. Okej, to podjadę teraz w tą stronę. O, właśnie tak. No i niech będzie. No i się jeszcze raz w tą stronę pojedzie. Tutaj raczej po mojej prawej stronie już kosić nie będę, ale jeszcze chociaż trochę, żeby tej trawy było odrobinkę więcej. Dobra, czyżby to tyle, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze koszenie? Nie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Dobra, postanowiłem, że może jeszcze raz się przejadę w ten sposób. Po tej części, albo jeszcze może ze dwa razy. Dobra, bo ta tutaj część łąki po tej stronie tej turbiny jest... No trochę jest więcej trawy niż po tamtej drugiej, tam tu mi się nie opłaca, a tutaj czemu nie, jeszcze można trochę skosić. Ale też, żeby mógł w przyszłym odcinku jako tako tutaj zawracać, więc... Robię sobie tak dosyć sporo miejsca na zawracanie sobie robię. No i tutaj nic nie skosiłem, bo mi pokazuje, że to pole nie należy do mnie. Tylko, że nawet na niej nie wjechałem. Dobra, już pal to licho. Jeszcze zanim skończę, to w sumie może się tutaj przyjadę. Nie tutaj. Tylko tu, gdzie zawracałem, to się może przyjadę jeszcze z raz. W ten sposób. Jakoś się tą trawę... Nie zostawię tej trawy raczej tutaj, na pewno. A skoro tutaj trochę jej jest, to warto skosić. No i znowu ten komunikat wyskakuje. No nawet nie wjechałem na tamto pole, no hello, bez przesady. Ja jestem dobrych parę metrów od tamtego pola. To czemu to mi się wyświetla? Nie mam pojęcia. Dobra, robota zakończona. Poszło jednak stosunkowo szybko, szybciej niż się spodziewałem. No bo bardzo dobrze mi się ta pokosówka spisywała. Nie dość, że tutaj ta przystawka szeroka, to też szybko, w sensie z dosyć dużą prędkością ona kosiła, więc uwinąłem się szybciej niż myślałem. Dobra, no to czas przygotować moją pokosówkę w tryb transportu, czyli po prostu odczepię tą przystawkę z powrotem na przyczepę. I tyle, nic tutaj więcej robić nie trzeba. O, właśnie tak. Ale się tam korek zrobił? Co tam kurde jest? Widzicie? Straszliwy korek się tam zrobił, aż słuchajcie, jeszcze im utrudnię życie i sam pojadę i taką szeroką pokosówką im drogę zablokuję. Ło, co tutaj się panie stało? No ale tak to jest na tym Bondkowie. Na tej nowej wersji Bondkowa już podobno tak nie jest, aczkolwiek ja jeszcze gram na tej starej. I raczej nadal będę, ale może o tym co nieco, jak nie zapomnę, to w następnym odcinku. No trochę się tutaj zakorkowało, no ale... A, w sumie moja gospodarka to nie w tą stronę, więc muszę zawrócić.
Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!